bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Dziękuję bardzo.
pozycji i tak jak pani kierownik powiedziała, rodzina to jest rzecz naprawdę najważniejsza, szczególnie w czasach, w których obecnie żyjemy, gdzie różnie się na te tematy mówi. I państwo są przykładami, że no, to jest ta bardzo dobra droga życiowa, zresztą otaczający was dzieci, proszę was, wnukowie, być może i prawnukowie, o tym właśnie świadczą, że no, to jest model takiego polskiego społeczeństwa i wy jesteście takimi przykładami do naśladowania. Ja tyle lat jeszcze nie mam, co wy żyjecie w związku wspólnym i naprawdę wiem dobrze, mimo znacznie krótszego życia, niż wasz związek, ile wysiłków wymagają różne sytuacje życiowe. Wy potrafiliście to przezwyciężać, dotrwać do dobrej kondycji. Życzę państwu wszystkiego najlepszego, co najmniej podwojenia tej rocznicy. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy Państwa do Rów z Lęcina. Sabiny imię Czesława. Rów, Sadowy. Oj, coś. Coś? Przepraszam. Nerwy dla tych ludzi. Nie pomyliła, nie pomyliła. Pięćdziesiąt kilka lat temu Państwo wzięło ślub w Śląsk, ale Wasze dzieci, wnuki nie miały okazji tego zobaczyć. No wiadomo, teraz nie jest tak dobrze, tak przy księdzu to jest zdecydowanie bardziej dostojnie. Na ile mogliśmy, że tutaj się znaleźć wygodnie reprezentować, no ale Wasze dzieci, właśnie wnuki i tak dalej, mogły to zobaczyć. To ma to swoje plusy. Dziękuję bardzo. I Pan Przewodniczący. Szanowni Państwo, mili jubilaci. W imieniu własnym i w imieniu Rady Gminy w Dobrem składam serdeczne gratulacje za tak piękny jubileusz. 50 lat jest to bardzo dużo. Bardzo dużo dlatego, że jest to jakiś zarys przeżyć, zarys osiągnięć. I tak jak tutaj pani kierownik wcześniej powiedziała, jest to naprawdę szeroki horyzont i perspektywa widzenia młodszych pokoleń. Czyli daliście piękny przykład. My jako przedstawiciele Urzędu Gminy Dobrem, jako władza samorządowa, chcemy po prostu Państwu podziękować za to, że tak piękny przykład daliście naszej gminie, a zwłaszcza w tym roku 11 par. To jest jednak dużo. Tego chyba jeszcze tak nie było okazji. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję za to przybycie, za uwieńczenie tej uroczystości, jaką mi organizowała pani kierownik. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to nie jest oczywiście koniec naszej uroczystości. Nim przejdziemy za stoły, to mamy dla Państwa specjalną niespodziankę. Oh,
wiele radości, smutków, ból. Nie zawsze życie ściele na drogą z kwitnących róż. Róże mają ciernie, co cisną z oczu łzy. Kroczącym z Bogiem wiernie, słońce to chmury snu. Na dzisiaj Wam życzymy z głębiny naszych serc, by Bóg aż do mnie miły raczył Was być strzec. Jak ty możesz?
Słowik. Już prawie 12:00, a tu pani Słowikowa wciąż nie wraca z miasta. On już sprzątał, pozamiatał i pościerał kurze. Lśniczystością całe miasto. Jedwa niezbyt duże. Czas najwyższy, by się wreszcie zabrać do obiadu. A tu pani Słowikowej ciągle ani śladu. Co tu robić? Co gotować? Rozpacz go ogarnie. Wczoraj byli w Rubelkowie i puste spiszanie. Wreszcie wraca Słowikowa. Nie gniewaj się, stary, ale straszna dziś kolejka była by komary. O Matylga szkoda marzyć, a mózgi mrożone, więc wzięłam tylko komary. Proszę, oto one. Weź je oskup i wypatrz i gotuj w garę. Ja nie mogę, mam szkodę w bardziej kąskiej partii. Wszystkie miejsca wyprzedzamy gałązki i noże. Prasa będzie, że cenzręczy sam ten pan dotknąłem. Jednym słowem wielka gala, a nie jakaś handlowka będzie przygotować, że muszę i przeczesać pyłka. Westchnął tylko w jednym słowie. Przybił wartę z listka i do garów taki los już, gdy żona artystka znalazła na rozrywkowa i zarabia krocie, a pan Słowik także śpiewa, ale przy robocie. Jak widzicie Państwo, mam się kim pochwalić.
tutaj najmłodsza grupa artystów, tak jeszcze raz to powiem. Ja nie zapomniałem, ja o was tutaj starszacy coś dostali, no i dla was coś jest. Także żebyście tu się podzielicie platonemikami, żeby też na słodko wspominać tą wspaniałą uroczystość, ja może pierwszej osoby brzega. Dziękuję bardzo wam za występ, dziękuję pani dyrektor. Akurat pani dyrektor dzisiaj się opiekowała, ale tak naprawdę grupę... Przygotowany właśnie przez instruktorów panią Anetę Wodecką i panią Bożenkę Wodecką. Tak, także dzisiaj akurat wyjątkowo nie mogły, bo akurat w szkole dzisiaj jest dzień otwarty, zebrania i nie mogły tutaj przyjść. Niemniej dzieci przygotowały, także tutaj pani dyrektor tylko opiekowała się, a tak jak powiedziane było pani Aneta Wodecka i pani Bożena Wodecka. Jeszcze raz wam dziękujemy za występ. Słychać TV.